Cześć, tym razem zabieram Was do lat 60. Lat wyjątkowych, lat twórczości, kreatywności, niesamowitej innowacyjności. To lata, w których człowiek zdobył kosmos, pierwszy człowiek poleciał w kosmos, pierwszy człowiek stanął na Księżycu i ten wyścig pomiędzy dwoma krajami, Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, tak rozpalił wyobraźnię innych twórców na innych polach, między innymi w architekturze, w designie, w fotografii, że cały świat, także ten świat mody, zaczął czerpać inspiracje właśnie z tego podboju kosmosu. W roku 63 fotograf Melvin Sokolski, pracujący dla czasopisma Harper's Bazaar, zaproponował naczelnej tego czasopisma nietypową sesję, a mianowicie powiedział, że zrobi taką sesję z latającą modelką nad dachami Paryża. Pomysł naczelnej czasopisma wydawał się równie genialny i błyskotliwy, jak i mało możliwy do wykonania. W związku z tym poprosiła, żeby Sokolski zrobił zdjęcia próbne. Stworzono specjalną taką bańkę z pleksji, którą zawieszono na takim grubym łańcuchu i na podnośniku zawieszono ją w Nowym Jorku. Zrobiono zdjęcia próbne. Okazało się, że do tej bańki może wejść modelka i potem ekipa poleciała do Paryża. W Paryżu ekipa zrobiła kilkanaście zdjęć. Wykonano je tą samą techniką, co w Nowym Jorku, czyli znowu na dźwigu podwieszono tą bańkę właśnie tak jakby w takim zawieszeniu, jak w takim kosmicznym statku, ta modelka zaczęła fruwać nad dachami Paryża. Inspiracją dla fotografa Melvina Sokolskiego do powstania tego zdjęcia z jednej strony była wszechogarniająca atmosfera podboju kosmosu, okrągłe kształty, skafandry, lewitujące czy unoszące się w powietrzu obiekty. A z drugiej strony inspiracją był też obraz Hieronimusa Boscha z 1500 roku, gdzie jak przyjrzycie się w detalu, właśnie osoby są w takich bańkach i podróżują w takim nierealnym świecie. Czym dla Was jest kreatywność? Jaką pełni rolę w Waszym życiu? I co jest potrzebne dla Was, żeby otworzyć umysł i być kreatywnym?